której żyjemy od bardzo wielu lat w naszym romanowskim muzeum. Jest to już pewnego rodzaju taka tradycja, proszę Państwa, dlatego że kolędy są nieodłącznym takim elementem związanym ze świętami Bożego Narodzenia, z Dworem Ziemiańskim, a oczywiście znajdujemy się w Dworze Ziemiańskim, który należał najpierw do rodziny Marskich, później Kraszewskich, tutaj w Romanowie. Także chciałem wszystkich bardzo serdecznie wszystkich Państwa przywitać. Wszystkim Państwu podziękować za przyjęcie zaproszenia na nasze dzisiejsze wydarzenie, na nasze dzisiejsze spotkanie, na nasze dzisiejsze wspólne kalendowanie. Myślę, że był to rok bardzo aktywny, bo po pierwsze udało nam się zwiększyć liczbę zwiedzających. Ta liczba zwiedzających w stosunku do roku poprzedniego, ona wzrosła o 24%, więc to jest istotny wzrost. Ponadto mieliśmy w ubiegłym roku, udało nam się zorganizować, myślę, że bardzo ciekawe wystawy. W lutym była wystawa dotycząca tradycji na dworach ziemiańskich, później wystawa dotycząca malarstwa kossaków, również w międzyczasie inne wystawy malarskie, ale też w roku ubiegłym, w roku 2023 udało nam się wydać trzy katalogi, trzy wydawnictwa, które zostały tutaj wydane przez nasze muzeum. To były katalogi związane z wystawami zarówno z roku 2023, jak też jeden katalog dotyczył wystawy z roku poprzedniego związanej z jubileuszem powstania Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Też zrealizowaliśmy dwa projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeden dzięki właśnie to dotyczący tej działalności takiej wydawniczej, natomiast drugi dotyczący budowy infrastruktury na terenie zespołu dworsko-parkowego, bo udało nam się wybudować tutaj na terenie parku taką nową altanę, którą mam nadzieję, że będziemy wykorzystywać w okresie letnim. No myślę, że przy okazji Nocy Świętojańskiej będzie okazja do wykorzystania tego nowego obiektu. To oczywiście było realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dzięki wsparciu Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania, bo tak to się składa, że trzeba było składać wnioski do Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania, ale oczywiście wkład własny to środki powiatu bielskiego, za co władzom powiatu serdecznie dziękuję, bo zawsze możemy liczyć na Państwa wsparcie. W imieniu swoim własnym, w imieniu moich tutaj współpracowników, współpracownic, wszystkim Państwu chciałem złożyć serdeczne życzenia na ten nowy 2024 rok, życząc Państwu wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu zawodowym. Wszelkiego dobra na nowy 2024 rok. Przyszliśmy tu do Was z radosną nowiną, aby się pokłonić przed Bożą dzieciną. Przyszliśmy weseli, byście nas przyjęli. Przed Wami się kłaniamy, na jasełka zapraszamy. Maleńki cud zamieszka wśród nas, dlatego święta to piękny czas. Zamieszka wśród nas, dlatego święta to piękny czas. Od ponad 2000 lat w Wigilię znów się zdarza cud. Hej, jestem złym diabełkiem, zaraz kogoś dziupnę mym sidełkiem. Od lat chodzę, namawiam do złego, ale mi się nie udaje, jestem do niczego. Ale może Wam opowiem o pewnym zdarzeniu, które mi się przypomina w każdym pokoleniu. Więc wygodnie siadajcie i mnie słuchajcie. Jak nie chcecie, żebym dziubał, to nie gadajcie. A co Ty tutaj robisz? To ja miałam opowiadać, zmykaj do piekiełka i przez nim przeszkadzać. Nigdzie stąd nie idę, tutaj zostaję, po aniołowemu nic nie czaję. Taki z ciebie diable kozaczek, zaraz cię pogonię jak drobny maczek. Albo pomysł mam inny, użyję święconej wody. Będziesz miał diabełku trochę dla ochłody. Ratunku moje fuj!
kratę, mój brzuszek i ręce kosmate, wszystko jest mokre. Idę do mamusi, a ciebie, aniele, jeszcze diabeł skusi. Każdy z nas siły swoją dołoży, bo nas zastęp do pracy chorzy. By przysłużyć się Bożej dziecinie, w tej szczególnej dla niej godzinie. Więc dalej do pracy, aniołki, wypłoszymy ze stajenki myszy i owady, z każdej szczeliny, zróbmy wszystko dla naszej dziecinie. Chociaż nie jestem duża, chcę się dzieciątku przysłużyć. Stajenkę pięknie zamiotę, bo znam dobrze tę robotę. Nie bój się, Maryjo, bądźże pozdrowiona. Spośród innych niewiast jesteś wyróżniona. Zgodzisz się być matką dziecięcia Bożego? Ono świat ten zbawi, ocali od złego. Jestem służebnicą Pana nad Panami. Niech się tak stanie, niech Bóg pędzie z nami. Tyle godzin idziemy o głodzi w wodzie, a tu drzwi zamknięte, brak miejsca w gospodzie. Domu miejsca nie mam, ale jeśli chcecie, to w szopie na sianie odpocząć możecie. Nie wiem, czy godzi, aby Syn Boży wstający się narodził. Gwiazda nad szapeczką jasnym blaskiem świeci. Położymy w słupku święte Boże dziecię. Niechaj je witają najpierw ludzie prości. Niechaj z aniołami śpiewają z radości. Na jak się kiełbasy od spylki, ile chciał, to będzie miał z widy całą noc. Witajcie, drodzy pasterze, niech was trwoga dziś nie bierze, radosną wam z nieba nowinę przynoszę. Tam w stajence za Betlejem, na sianku w żłóbeczku, leży nowonarodzone Boże dzieciąteczko. Biegnijcie czym prędzej, pokłońcie się szczerze, oddajcie mu cześć należną i serce w ofierze. Uciekajmy, póki pora, przenika mnie trwoga. Wszyscy na kolana, razem poklękajmy i pacierze odmawiajmy. Ty naprawdę ożalałeś? Chodźmy dać Boga! Hej, pasterze, jak pójdziemy z gołoryjką, tam staniemy? Trzeba dać coś maleńkiemu dziś w szopie narodzonemu. Tam w stajence mateczka swojego synka tuli. Na pewno mu zimno bez ciepłej koszuli. Podaruję mu swoją ciepłą koszulinę. Niech mateczka okryje swoją dziecinę. A ja poduszeczkę pod głowę mu włożę. Może prędzej zasnąć, ona mu pomoże. I jeszcze do zabawy dam mu piórko białe, które aniołowi po cichu wyrwałem. Z
Słyszeliśmy już tę radosną nowinę. Idziemy z wami przywitać Bożą dziecinę. Damy mu świeży bochen chleba, co jest darem dla nas z nieba. Zawsze jemy go ze smakiem, niech i jemu go nie braknie. Jestem królem i największym kapłanem. Dobrze wiem, co to jest Tobie dane. Przyjdzie czas, że ofiarę za nas złożysz, drogę do nieba nam otworzysz. Kodzidło więc Ci ofiaruję, za Twe przyjście bardzo dziękuję. Panie, tak nas ukochałeś, że tak jak my się stałeś. Tak samo cierpisz, tak samo Cię boli i w takiej samej jak my nie doli. W dowód miłości miry Ci daje, Tobie wiernie pozostaje. Trzej królowie od wschodu przybyli i dary Panu kosztowne złożyli.
Jensen, przyjaciel Filowa Samiskiego Żywca i z okolic Międzybrodzie, Porąbka, Sopotnia Wielka, Sopotnia Mała. Tam koszujemy dookoła, a w mieście niekiedy też bywamy. Moi kochani, okres Świąt Bożego Narodzenia to jest taki specjalny, gdzie się spotykamy, kolędujemy, śpiewamy, opowiadamy, różne rzeczy wyprawiamy, takie co przychodzi do głowy i odpowiedni na to jest czas. Gramy muzyczkę naszą spod Babiej Góry do Wielkiej Rasy. Tam to powykopywaliśmy kiedyś, niektóre utworki są bardziej znane, niektóre już w Polsce gdzieś krążą, a są takie bardzo rzadko wykonywane, nie tylko w okresie Świąt Bożego Narodzenia, bo niektóre melodie się powtarzają też przy tekstach cywilnych. Mamy też swoje, niektóre powiedzmy skomponowane przez nas, teksty poukładane, też wam zaprezentujemy coś ich odrobineckie. Byście pieniędzy teraz mieli, ile odcinków telenoweli. By się wam dzieciska dobrze powydawały i z chałupy wiela nie zabrały. Byście mieli zięcia z gór, który by wam przyniósł pieniędzy wór. A dzieci by się dobrze uczyły, na wagary nie chodziły, by się do jakiejś roboty brały, a nie tylko na tych komputerach grały. Byście was choroby nie trzymały i w chałupach nie zatrzymywały. A wasze renty i emerytury i wypłaty rosły w górę i w nowym roku załatały każdą dziurę. Byście mieli w każdym kątku po dziesiątku, a za piecem troje. To co będzie najpiękniejsze, to będzie moje. I żeby wasze męskie toki były jak od dębu pniogi. Hej!